Wir lesen noch die letzten Verse aus diesem Kapitel. Przeczytamy jeszcze ostatnie wiersze z tego 19 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Von Vers 23 bis 38. Od 23 do 38 wiersza. Pierwsza księga Mojżeszowa, 19 rozdział, od 23 do 38 wiersza. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi jak dym z pieca. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini, on i dwie jego córki. Wtedy rzekła starsza do młodszej: ojciec nas jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi. Pójdź, upoimy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc ojca swego winem tej nocy. A starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: oto spałam minionej nocy z ojcem swoim. Upójmy go winem także i tej nocy. Potem wejdź ty i śpij z nim, a zachowamy z ojca naszego potomstwo. Upoiły tedy ojca swego winem również i tej nocy, a młodsza poszła i spała z nim. Ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Tak więc poczęły obie córki Lota z ojca swego. Starsza urodziła syna i nazwała go Moab. On jest praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza też urodziła syna i nazwała go Ben-Ami. On jest praojcem dzisiejszych Amonitów. Mit Vers 15 beginnt ein neues Thema. Od 15 wiersza rozpoczyna się nowy temat. Und wir sehen das schon an der Zeiteinteilung in diesem Abschnitt. I możemy to zauważyć również na podstawie tego podziału czasowego w tym urywku. Guck mal, in Vers 1 war es Abend. Spójrzmy na to. Pierwszy wiersz czytamy o tym, że był wieczór. In Vers 5 war es Nacht. W piątym wierszu czytamy o tym, że była noc. Und es war auch geistlich Nacht. Ale również też i w duchowy sposób była to noc. Du kannst in der Nacht nichts sehen. W nocy nie możemy dobrze widzieć. Und so endet es in Vers 11, dass sie mit Blindheit, mit dem Nichtsehen geschlagen worden sind. I ten okres kończy się w 11 wierszu, gdy ślepotą zostali dotknięci ludzie tego miasta. I to jest czas, w którym oni znaleźli się w stanie, że niczego nie widzieli. Man merkt, die zeitlichen Angaben passen zu dem geistlichen Zustand. Można zauważyć, że te dane czasowe pasują wyśmienicie do duchowego stanu tych ludzi. Und jetzt beginnt etwas völlig Neues. I teraz rozpoczyna się całkowicie coś nowego. Die Morgenröte ging auf. Czytamy w 15 wierszu: wzeszła zorza. Das passt so schön zu dem Lied, was wir gerade gesungen haben. To bardzo pięknie pasuje do tej pieśni, którą przed chwilą śpiewaliśmy. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Mianowicie znowu rozpoczęło się miłosierdzie, którego możemy doświadczać. Gehen wir einmal kurz nach 1. Mose 32. Przejdźmy jeszcze krótko do 32 rozdziału tej pierwszej księgi Mojżeszowej.
Vers 25. 25. Wiersz. Und Jakob blieb allein zurück. Czytamy tam w tym wierszu, to w naszym przypadku jest 24. Wiersz. Und vorher lesen wir, dass es Nacht gewesen ist. Jakub zaś pozostał sam, a w poprzednich wierszach czytamy o tym, że nastała noc. Zum einen heißt es viel früher, dass Jakob die Sonne untergegangen war. A wcześniej jeszcze jest napisane, że Jakubowi zaszło słońce. Dann heißt es in Vers 23, er stand in jener Nacht auf. I następnie czytamy 1. Mose 32, Vers 23, und er stand in jener Nacht auf. To czytamy w tej 32 rozdziale, wiersz 22, bo tu jest przesunięcie o jeden wiersz i dlatego to było ciężko znaleźć. A wstawszy jeszcze tej nocy. Und dann ringt er die ganze Nacht mit einem Mann, bis die Morgenröte aufging, Vers 25. I on walczył tej nocy z pewnym mężem aż do wzejścia zorzy porannej. To jest w wierszu, pod koniec wiersza 24. Dann in Vers 27 heißt es, sprach er, das ist Gott. Następnie w wierszu 26 on powiedział, to musi być Bóg. Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Puść mnie, bo już wzeszła zorza poranna. Vers 29. W wierszu 28. Da sprach Gott. Wtedy tu Bóg powiedział. Nicht Jakob soll fortan dein Name heißen, sondern Israel. Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Dlatego, że walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Vers 31. Wiersz 30. Und Jakob gab dem Ort den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Und die Sonne ging ihm auf. I wzeszło słońce nad nim w następnym wierszu 31. Ich könnte noch weitere Stellen anführen. Mógłbym jeszcze przytaczać inne, następne miejsca. Aber dieser eine zeigt uns schon, was die Bedeutung der Morgenröte ist. Ale to jedno miejsce już nam wyraźnie wskazuje, jakie jest znaczenie tej zorzy porannej. Es ist der Beginn eines Neuanfangs durch Barmherzigkeit. Jest to właśnie rozpoczęcie nowego okresu, który cechuje się miłosierdziem. Gott sagt zu Jakob, du hast mit mir gerungen und du hast gesiegt. Bóg powiedział mianowicie do Jakuba, ty walczyłeś ze mną i ty zwyciężyłeś. Das ging nur aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. A było to oczywiście możliwe tylko na podstawie miłosierdzia Bożego. Denn Gott besaß immer noch alle Macht. Dlatego, że Bóg dalej przecież posiadał wszelką moc. Er brauchte Jakob nur an der Hüfte zu berühren. Bo wystarczyło, aby tylko dotknął Jakuba w jego biodro. Und Jakob hinkte. A już Jakub zaczął kuleć. Die Morgenröte spricht von der unendlich großen Barmherzigkeit und Gnade Gottes. I ta zorza poranna obrazowo wskazuje na to nieskończenie wielkie miłosierdzie i łaskę Bożą. Dabei beschreibt Gnade die Quelle, von der etwas ausfließt. Ta łaska opisuje właśnie to źródło, z której ona wypływa. Und Barmherzigkeit beschreibt den Zustand dessen, der etwas empfängt. A miłosierdzie opisuje stan tego, który coś odbiera. Ich denke, in Vers 15 haben wir beides. I ja myślę, że tutaj w tym naszym rozdziale, w 15 wierszu, mamy te obydwie rzeczy. Es ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Tu oglądamy łaskę i miłosierdzie Boże. Dass es im Leben von Lot noch einmal eine Morgenröte gab, die aufging. Że jeszcze raz właśnie pojawiła się ta zorza poranna w życiu Lota i ona wzeszła nad nim. Für die Menschen von Sodom war es die letzte. Ale dla ludzi z tej Sodomy
Ta zorza poranna była ostatnią, którą widzieli. Es ist eine ganz ernste Sprache, mit der Gnade Gottes nicht zu spielen. I jest to bardzo poważne słowo do nas wszystkich, abyśmy sobie nie lekceważyli łaski Bożej, można by powiedzieć, nie igrali z nią. Doch man merkt, wie weit Lot von Gott entfernt ist. A jednak można tu zauważyć, jak daleko Bóg, przepraszam, Lot jest oddalony od Boga. Er hat den Ernst immer noch nicht verstanden. On tej powagi tej sytuacji dalej nie rozumiał. Das heißt in Vers 15, da drangen die Engel in Lot. Dlatego, że my czytamy tutaj w tym 15 wierszu, że aniołowie przynaglali Lota. Mach dich auf. Mówiąc, wstań. Damit du nicht weggerafft wirst. Abyś nie zginął razem z nimi. Ist das nicht ein Grund, sich zu beeilen? Ist das nicht ein Grund, sich zu beeilen? Czyż to nie jest właśnie powód, aby się pośpieszyć? Lot zögert, sagt Vers 16. A Lot dalej się ociąga, o czym czytamy w 16 wierszu. Ihr Lieben, das ist eine ernste Sprache. Umiłowani, jak bardzo poważna mowa jest tutaj do nas skierowana. Und das ist eine ganz beliebte Taktik des Teufels. A przecież to jest najwyraźniej ta umiłowana taktyka diabła. Lebenswichtige Entscheidungen immer wieder vorzuschieben. Aby te najważniejsze w życiu decyzje ciągle przesuwać na przyszłość. Bloß nicht zu Gott kommen. Aby nigdy nie dojść do Boga. Ich bin noch jung. Przecież jestem jeszcze młody. Hab noch ein paar Jahre Zeit. Mam przecież jeszcze parę lat czasu. Also will ich mein Leben zuerst leben, wie ich möchte. A więc jak ja zacznę swoim życiem żyć takim, jak sobie je wyobrażam. So mag man denken. To wtedy mogę nad tym się zastanowić. Irret euch nicht, sagt Gott. Ale Bóg mówi nam, nie mylcie się. In selbiger Nacht wird man eure Seele fordern. Tej samej nocy zażądają duszy twojej od ciebie. Oder guckt ihr einen Belsatzer an? Bo te słowa były skierowane do Baltazara, der diese warnende Handschrift Gottes liest, który przeczytał te słowa na ścianie, które były napisane przez tą ostrzegającą rękę Bożą. Der panische Angst bekommt, który wprawdzie ogarnięty został panicznym strachem, aber sich Zeit lässt, ale on dalej zwlekał. Zu viel Zeit lässt, on zbyt długo zwlekał. Am nächsten Tag war er tot. Bo następnego dnia już był zabity. Es gibt lebenswichtige Entscheidungen, die kann man nicht beliebig lange vor sich herschieben. Jest wiele takich ważnych w życiu decyzji, które nie można odwlekać aż do końca swojego życia. Und das gilt auch für mein Leben als Christ auf dieser Erde. Ale ta sprawa również i mnie dotyczy jako chrześcijanina, który żyje tutaj na tej ziemi. Wenn Gott mir etwas zeigt, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Jeżeli mi Bóg na coś wskazuje, że w moim życiu coś nie jest w porządku, dann muss ich es ändern. To ja wtedy koniecznie muszę to zmienić. Dann muss ich es sofort ändern. Muszę to natychmiast zmienić. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Bo to jest rzecz, którą Bóg od nas po prostu oczekuje. Wir werden gleich sehen, wie Lot versucht, dieses Problem zu lösen. I wkrótce będziemy oglądali, w jaki sposób Lot próbuje ten problem rozwiązać. Und ich hoffe, dass wir in diesem Punkt nicht auch Lot-Christen sind. I mam nadzieję, że w tym punkcie nie jesteśmy chrześcijanami lotowymi, tak jak Lot. Vers 16 beschreibt es dann noch einmal ganz klipp und klar. Ten 16 wiersz jeszcze raz całkowicie jasno to opisuje. Weil der Herr sich seiner erbarmte. Dlatego, że Bóg się zlitował nad nim. Besser, oder so heißt es im Hebräischen, weil der Herr ihn verschonte. A lepiej powiedziawszy, tak jak to jest zgodne z tekstem tej oryginalnym hebrajskim, bo Bóg chciał go oszczędzić. Es war nichts, was Lot verdient hätte. Przecież nie było niczego, czym Lot mógłby sobie na to zasłużyć. Sein Leben war äußerlich fast genauso wie das Leben der Menschen in Sodom. Jego życie na zewnątrz niczym się nie różniło od życia tych ludzi w Sodomie. Das Neue Testament bezeichnet so jemanden als einen schlafenden Christen. A Nowy Testament opisuje takiego człowieka jako chrześcijanina śpiącego. Und deswegen haben wir in dem Paulusbrief den Aufruf. I dlatego w tych listach Pawła również czytamy to wezwanie. Stehe auf aus den Toten, der du schläfst.
Powstań z umarłych, ty, który śpisz. Wenn jemand auf einer Parkbank liegt, auf einer Parkbank, einer Bank im Park. Jeżeli ktoś leży na ławce w parku, und du bist 10 Meter von ihm entfernt, i jesteś 10 metrów od niego oddalony, kannst du erkennen, ob er schläft oder ob er tot ist? Czy jesteś w stanie to odróżnić, czy on śpi, czy on jest martwy? Rein äußerlich gibt es keinen Unterschied. Czysto na zewnątrz patrząc, nie ma żadnej różnicy pomiędzy jednym a drugim stanem. Genauso ist ein Christ, der schläft. Dokładnie takim samym jest chrześcijanin, który śpi. Äußerlich kein Unterschied von einem Menschen ohne Gott. Na zewnątrz nie ma żadnej różnicy pomiędzy nim a człowiekiem bez Boga. Man sah wenig davon, dass Lot tatsächlich ein Gerechter war. I rzeczywiście niewiele było widoczne z tego, że Lot rzeczywiście był człowiekiem sprawiedliwym. Es war reine Gnade, dass Gott ihn da herausriss. I to rzeczywiście była czysta łaska Boża, że Bóg go z tego wyrwał. Und lies genau. I przeczytaj to jeszcze dokładnie. Es waren nicht die Engel, die sich seiner erbarmten. Bo nie jest tu napisane, że to aniołowie się nad nim zlitowali. Kein Engel kann vergeben. Bo żaden anioł nie może nam grzechów przebaczyć. Kein Mensch kann einem anderen Sünden göttlich vergeben. Żaden człowiek nie może drugiemu człowiekowi w Boży sposób jego grzechów przebaczyć. Das kann nur Gott, weil sein Sohn am Kreuz gestorben ist. To może uczynić tylko jedyny Bóg, dlatego że jego syn umarł na krzyżu za nie. Und wir sehen, wie präzise die Bibel ist. I z tego widzimy, jak precyzyjnie wyraża się Biblia. Der Herr erbarmte sich seiner. Czytamy dokładnie tutaj, że to Pan chciał go oszczędzić, albo innymi słowy, zlitował się nad nim. Und dann wird es interessant in Vers 17. I ta sprawa jeszcze bardziej staje się interesującą, gdy przeczytamy 17 wiersz. Denn als sie ihn hinausgeführt hatten ins Freie, da sprach er, der Herr. Gdy już wyprowadzili go poza miasto, to jeden z nich powiedział. Noch einmal, sie führten ihn hinaus, die Engel. Tu jeszcze raz podkreślam, oni, aniołowie, wyprowadzili go poza miasto. Und sie ließen ihn außerhalb der Stadt. I zostawili go poza miastem. Und es geschah, als sie hinausgeführt hatten. I stało się po tym, gdy oni go wyprowadzili. Da sprach er. Potem czytamy, rzekł jeden. Der Herr. Ten jeden albo on, w niemieckim jest rzekł on. Można powiedzieć, powiedział Pan. Rette dich um deines Lebens willen. Ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Gottes Wort ist sehr sorgfältig geschrieben. Słowo Boże było bardzo sumiennie, starannie zapisane. Man merkt eine herrliche Harmonie. Można zauważyć wspaniałą harmonię. Etwas, was Menschen gar nicht hinbekommen hätten. I to jest rzecz, do której by nie byli zdolni ludzie. Aber für Gott ist das ein leichtes, so präzise zu schreiben. Ale dla Boga jest to rzeczą drobną rzeczą, aby tak precyzyjnie się wyrażać. Und es deckt sich, was uns die Bibel sonst lehrt. A te słowa pokrywają się z tym, co cała Biblia nas w ogóle poucza. Dass der Herr der Erhalter des Lebens ist. Że to Pan jest tym, który podtrzymuje życie. Wer führte die Tiere bei Noah zur Arche? Kto wprowadził te zwierzęta do Noego, do Arki? War das Noah? Czy to był Noe? Ganz sicher nicht. Z całą pewnością to nie on. Hätte er nie gewusst, ob er die richtigen Tiere an Bord gehabt hätte. On nigdy by nie wiedział dokładnie, czy ma na pokładzie Arki właściwe zwierzęta. Es war Gott, der die Tiere paarweise zur Arche schickte. To był Bóg, który zwierzęta parami posłał, aby poszły do Arki. Noah musste sie nur noch reinlassen und in die einzelnen Kammern führen. A Noe tylko musiał je wprowadzić na pokład i doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń. Der Herr ist der Erhalter des Lebens und sonst niemand. To Pan jest tym, który podtrzymuje życie, a oprócz nie ma nikogo innego. Aber zu der Errettung von Lot. Ale jeśli chodzi o te wyratowanie Lota, sind drei Dinge nötig. Były trzy rzeczy konieczne. Das eine, das ist hier Vers 17. Pierwszą oglądamy w wierszu 17. Das ist die Verantwortung Lots. Była ta odpowiedzialność Lota.
Rette dich um deines Lebens willen. Ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Das zweite, was wir gesehen haben, oder das erste, ist die Barmherzigkeit Gottes. Drugie to było to, co żeśmy już omówili na początku, to było miłosierdzie Boże. Und das dritte, a trzecia rzecz, das war die Bruderliebe Abrahams. To była miłość braterska ze strony Abrahama. Das war die Fürbitte Abrahams. To właśnie stało się na podstawie tej modlitwy przyczynnej Abrahama. Gott sagt das selbst in Vers 29. A Bóg nam to potwierdza w 19 i w 20 wierszu. Da gedachte Gott an Abraham, nicht an Lot. Tam czytamy o tym, że Bóg wspomniał na Abrahama, a nie na Lota. Ist das nicht gewaltig, was wir hier lesen? Czy to nie jest coś potężnego, wspaniałego, o czym tu czytamy? Gott ist ein Rettergott, der jedem Menschen seine Gnade anbietet. Bóg jest Bogiem ratownikiem, który każdemu człowiekowi swoją łaskę oferuje. Gott bittet den Menschen, lass dich versöhnen mit Gott. A nawet Bóg prosi każdego człowieka, pojednajcie się z Bogiem. Aber der Mensch hat eine eigene Verantwortung, diesen Schritt zu tun. Ale z drugiej strony człowiek ma też i swoją własną odpowiedzialność, że musi ten krok z własnej inicjatywy uczynić. Und wir haben die Aufgabe, für solche Menschen zu beten. A my mamy wszyscy takie zadanie, abyśmy się za takich ludzi modlili. Und genauso ist das für Gläubige, wenn Gläubige, ich sag mal, in Sünde gefallen sind. I dokładnie ta sprawa wygląda w stosunku do ludzi wierzących, którzy upadną w grzech. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, dass die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird. Jest to wielkie miłosierdzie Boże, jeżeli może być później odbudowana społeczność z Bogiem. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, sagt der erste Johannesbrief, der tätig ist, wenn wir in Sünde gefallen sind. A pierwszy list Jana pokazuje nam, że mamy orędownika u Ojca, który jest czynny w tym momencie, gdy my wpadniemy w grzech. Die göttliche Person ist für uns tätig. Ta boska osoba się wstawia, czy jest czynna dla dobra naszego. Aber auch der erste Johannesbrief sagt uns, wir haben eine eigene Verantwortung. Ale również ten sam list Jana pokazuje nam, że my również, na nas również ciąży nasza własna odpowiedzialność. 1. Johannes 1, Vers 9. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 wiersz. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Jeśli wyznajemy nasze grzechy. Und gleichzeitig haben die Mitgeschwister die Aufgabe, für solche zu beten. Ale jednocześnie współwierzący mają to zadanie, aby za takie osoby modlić się. Wir merken das, was in 1. Mose 19 beschrieben wird. I my możemy to zauważyć, że to, co jest opisane w 1. Mojżeszowej w 19 rozdziale, ist heute genauso gültig. Jest dokładnie tak samo aktualne i ważne w dzisiejszych czasach. Und muss heute ganz genauso praktiziert werden. I dokładnie tak musi w dzisiejszych czasach być również i w czyn obrócone. Gott gedachte an Abraham. Czytamy tu wyraźnie, Bóg wspomniał na Abrahama. Merken wir es uns gut? Zapamiętajmy to sobie dobrze. Diese drei Dinge waren nötig, um Lot zu retten. Te trzy rzeczy były rzeczą konieczną, aby wyratować Lota. Wir merken, unsere Verantwortung ist groß. I z tego możemy zauważyć, jak wielką jest nasza odpowiedzialność. Wir wollen weitergehen in diesem Kapitel hier. I teraz udajmy się do następnych wierszy tego rozdziału. Und wir kommen zu einem etwas traurigen Vers. Możemy teraz spojrzeć na jeden ze smutnych wierszy. Und Lot sprach zu ihnen, nicht doch, Herr. A Lot powiedział do nich, nie tam, Panie. Da ist die göttliche Person für Lot tätig. Spójrzmy na to tak. Boska osoba jest czynna dla dobra Lota. Lot spricht nicht mit dieser göttlichen Person. Gott spricht nicht mit der göttlichen Person, sondern mit den Engeln. Lot. Ja, Lot spricht nicht mit dem Herrn, sondern er spricht mit den Engeln. Lot nie rozmawia z tą boską osobą, tylko Lot rozmawia z tymi aniołami. Und er sagt zu den Engeln, nicht doch, führ mich hin, lass mich woanders hingehen. I on mówi do nich, nie tam, ale pozwólcie mi pójść gdzie indziej. Er sagt in Vers 19, ich kann nicht auf das Gebirge gehen.
On mówi w 19. wierszu: nie jestem w stanie dojść do tych gór. Es könnte mich das Unglück erreichen, dass ich sterben würde. Siehe doch, diese Stadt ist nahe. Zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę, oto to miasto jest w pobliżu. Was war das für eine Stadt? Cóż to było za miasto? Wir lesen etwas später in Vers 22, es war die Stadt Zoar. Troszkę później w 22. wierszu mamy nazwę podaną tego miasta, gdyż to miasto nazywa się Soar. Und Zoar bedeutet Kleinheit. A to słowo Soar oznacza małość. Wo lag die Stadt Zoar? A gdzie to miasto się znajdowało? Gott macht das ganz klar in 1. Mose 13. Bóg to jasno pokazuje w 13. rozdziale tej pierwszej Mojżeszowej. Wir haben das eben schon gelesen in Vers 10. Lot erhob seine Augen. Myśmy już to czytali w 10. wierszu, gdy Lot podniósł swoje oczy. Und dann war das die Ebene, wo auch Sodom und Gomorra lag. I widział tą równinę, na której znajdowała się Sodoma i Gomora. Bis nach Zoar hin. Która ciągnęła się aż do Soaru. Zoar war also ein Teil dieser Gegend. A więc Soar należało do tego rejonu. Und was sagt jetzt Lot? A co teraz Lot powiedział? Lot sagt jetzt: Lass mich doch bitte von Sodom nach Zoar gehen. Pozwólcie, abym poszedł ze Sodomy do Soaru. Lot sagt: Lass mich doch von einer großen Sünderstadt in eine kleine Sünderstadt gehen. Innymi słowy to tak brzmiało, że pozwól mi pójść z miasta wielkiego grzechu do miasta małego grzechu. Weißt du, wir haben auch manchmal ein solches Zoar in unserem Leben. Tak, spójrzcie na to w ten sposób. Czasami i my w naszym życiu mamy właśnie do czynienia z takim Soar. Dann versuchen wir große Sünden zu lassen, indem wir kleine Sünden dafür praktizieren. My w swoim życiu czasami rezygnujemy z wykonywania wielkich grzechów, podczas gdy dalej wykonujemy małe grzechy. Natürlich sind nicht alle Sünden gleich in den Augen Gottes. Naturalnie nie wszystkie grzechy są jednakowe w oczach Bożych. Er unterscheidet schon von großen und von kleinen Sünden. Bóg rzeczywiście rozróżnia pomiędzy wielkimi a małymi grzechami. Wir haben einige Stellen, die uns das zeigen in der Bibel. Mamy kilka takich miejsc w Biblii, które nam to jasno pokazują. Obwohl jede Sünde ungehorsam ist Gott gegenüber. Pomimo tego, że każdy grzech jest objawem nieposłuszeństwa w stosunku do woli Bożej. Und der Lohn einer jeden Sünde der Tod ist. I że zapłatą za każdy grzech jest śmierć. Unterscheidet Gott aber zum wirklich zwischen den verschiedenen Sünden. To jednak z drugiej strony oglądamy i to, że Bóg rozróżnia pomiędzy wielkością grzechu. Und Lot macht es sich hier einfach. I Lot po prostu chciał sobie sprawę ułatwić. Okay, Gott, die großen Sünden, die lasse ich. Okay, Boże, ja tutaj te wielkie grzechy zostawię. Und der Freiraum wird durch kleine Sünden aufgefüllt. A ja zostawiam sobie taką wolną przestrzeń, aby popełniać te małe grzechy. Die vielleicht in den Augen Lots nicht mehr so schlimm gewesen sind. Grzechy, które może w oczach Lota nie wyglądały tak bardzo źle. So können wir mit Gott nicht umgehen. W taki sposób nie możemy obchodzić się z Bogiem. Aber Gott erfüllt hier den Wunsch von Lot. Ale oglądamy, że Bóg tutaj spełnia życzenie Lota. Ist das zweite Mal im Leben von Lot? I to po raz drugi w życiu Lota. Lot wollte unbedingt in Sodom wohnen. Lot koniecznie chciał zamieszkać w Sodomie. Zuerst sahen es seine Augen. Najpierw on oglądał to miasto swoimi oczami. Dann zog er immer näher nach Sodom. A następnie oglądamy, jak coraz to bardziej zbliżał się do tej Sodomy. Und irgendwann hatte er sein Ziel erreicht und wohnte mittendrin. A w pewnym momencie osiągnął swój cel życia i zamieszkał wewnątrz tego miasta. Und wurde sogar Richter im Tor. A nawet doszedł do stanowiska sędziego w bramie tego miasta. Die Wege waren geebnet. A więc wydawałoby się, że te drogi były utorowane. Ist das seltsam? Czy to coś szczególnego? Nein, das ist überhaupt nicht seltsam. Nie, w tym nie ma nic szczególnego. Wir müssen eine Stelle aus dem Psalmen lesen. My musimy jedno miejsce do tego przeczytać z Księgi Psalmów. Psalm 106. Ich meine, das wäre 106, dass er ihnen ihr Begehr gab.
To słowo brzmi, że dał według ich pożądliwości. Und er sandte Magerkeit in ihre Herzen. Ale on zesłał suchoty do ich serca. Głośno proszę. Bitte? Nee, das muss 106, 15. Doch 106, ja, okay. Also Psalm 106. Psalm 106. Vers 15. 15. Wiersz. Da gab er ihnen ihr Begehr. Wtedy dał im, czego żądali. Aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. A my mamy tutaj inne słowa. Ja to tak przetłumaczę, jak jest w niemieckim tekście, ale on zesłał suchoty do wnętrza ich ciała. Eine ganz ernste Angelegenheit. Jest to bardzo, bardzo poważna sprawa. Wir fordern manchmal Dinge von Gott, wo wir genau wissen, dass sie falsch sind. My czasami żądamy od Boga takich rzeczy, o których wiemy dokładnie, że one są złe. Und plötzlich ebnet Gott die Wege. I nagle okazuje się, że Bóg nam utorowywuje drogę do tych rzeczy. Aber vergessen wir nicht die Folgen. Ale nie zapominajmy, jakie następują następstwa. In die on zsyła suchoty na ich dusze. Nahrungsnot in die Herzen. A więc to oznacza, że oni odczuwają brak pożywienia w swoim sercu. Das ist ein göttliches Prinzip, das Gott jetzt sagte, dann geh. A więc jest to Bożą zasadą, że Bóg nagle mówi w twoim życiu: tak, jeśli chcesz, to idź. Seien wir vorsichtig. I dlatego bądźmy bardzo ostrożni. Was wir von Gott fordern. Wiedząc, czego żądać od Boga. Und denken wir an die Folgen. I zawsze miejmy na myśli następstwa tego. Und ich sag mir das selbst auch. Ja samemu sobie też te słowa dedykuję. Wie oft gibt es Dinge, die ich gerne haben möchte oder machen möchte? Jakże często są w życiu naszym takie rzeczy, które bardzo bym chciał posiadać albo bardzo bym chciał zrobić. Und ich denk vielleicht manchmal besser nicht. A czasami się zastanawiamy nad tym, a może lepiej nie. Aber man kwengelt immer wieder bei Gott. Ale tak ciągle na nowo tak dodzwaniamy się do Boga w tej sprawie. Und irgendwann ebnet Gott den Weg. A potem się okazuje, nagle Bóg nam otwiera wolną tą drogę. Und die Folge ist Magerkeit in meinem Herzen. A następstwem tego jest właśnie braki w moim sercu, suchoty. Es muss uns also nicht erstaunen, dass Gott plötzlich ja sagt. Tak, dlatego nie dziwmy się, jeżeli nagle Bóg nam mówi tak, co do twojej drogi. Es ist ein Teil der Schule Gottes. Dlatego, że to może być właśnie cząstka w szkole Bożej. Und so sagt er in Vers 21. I dlatego też i możemy tu przeczytać w naszym 19 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, 21 wierszu. Siehe, auch darin habe ich dich angesehen. I rzekł do niego, oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Merken wir, dass hier wirklich die Morgenröte aufgegangen ist. Czy to zauważamy, że w tym momencie właśnie wzeszła zorza? Es ist hier Barmherzigkeit über Barmherzigkeit. Oglądamy tutaj miłosierdzie za miłosierdziem. Selbst darin, nawet i w tym, es gab also auch noch andere Punkte, wo Gott auf die Wünsche von Lot eingegangen ist. Są jeszcze i inne punkty, gdy Bóg zgodził się na życzenia Lota. Gott hat viel Geduld. O, Bóg ma wiele cierpliwości. Und das können wir hier in diesen Versen sehen. I to właśnie możemy oglądać w tych wierszach. Auf der einen Seite die absolute Weltförmigkeit von Lot. Z jednej strony oglądamy absolutne zeświadczenie w życiu Lota. Auf der anderen Seite die unendliche Geduld und Gnade Gottes. A z drugiej strony ta nieskończenie wielka cierpliwość i łaska Boża. Lot konnte ohne Welt, ohne die Stadt gar nicht mehr leben. Lot nie potrafił bez tego świata, bez tego miasta w ogóle żyć. Er sagt sogar, dass er Angst hat, auf das Gebirge zu gehen. On nawet mówi, że ja boję się uchodzić w góry. Er hatte sich so weit von Gott entfernt, on tak daleko oddalił się od Boga, dass er Angst hatte, einen abgesonderten Lebenswandel zu führen.
że on obawiał się prowadzić życie w odosobnieniu. Dass er Angst hatte, diesen Fremdlingscharakter einzunehmen. Że on bał się przywdziać ten charakter obcego przybysza na tej ziemi. Denn Gott wollte ihn ja in die Ebene schicken, wo keine Stadt war, wo in einem Zelt hätte leben müssen. Bo Bóg chciał go wyprowadzić na tą wyżynę, aby on mógł prowadzić życie w swoim własnym namiocie. Als ein Fremdling, als abgesondert. Jako ten obcy przybysz, jako człowiek odosobniony od świata. Nein, sagt er, dass mich das Unglück ereilen, dass ich sterben würde. A on mówi, nie, abym mógł ujść tego nieszczęścia i nie, żebym nie umarł. Und das ist auch ein ernstes Wort an uns. To też jest bardzo poważne słowo skierowane do nas. Wir können uns so weit von Gott entfernen, gdyż i my możemy tak daleko się oddalić od Boga, dass wir nachher Angst haben, ein abgesondertes Leben zu führen. Że będziemy się obawiali prowadzić życie w odosobnieniu. Wir könnten ja zum Verspott, zum Gespött der Leute werden. I możemy stać się tym miejscem drwin ludzi. Man könnte uns ja auslachen und verlachen. A przecież mogliby nas wyśmiewać. Wir haben manchmal Angst davor, den Platz einzunehmen, den Jesus Christus freiwillig eingenommen hatte. Jak często my boimy się zająć takie miejsce, które Pan Jezus tak dobrowolnie na ziemi zawsze zajmował. Der einmal sagen könnte, für meine Liebe feindeten sie mich an. Który mógł powiedzieć o samym sobie, za miłość moją znienawidzili mnie. Für meine Liebe haben sie mir Hass erwiesen. A dodaje jeszcze, za miłość moją odpłacili mi nienawiścią. Er hatte keine Angst, diesen abgesonderten Lebensweg zu gehen. On nie obawiał się, aby iść tą drogą odosobnienia. Lot will in die Stadt, in eine kleinere Stadt. A Lot pożąda tego, aby pójść do tego mniejszego miasta. Wieder muss er angetrieben werden. Wieder muss er angetrieben werden. Znowu musiał być ponaglony, aby tam wejść. Eile, sagt Gott im Vers 22. Bóg powiedział do niego, schroń się tam szybko, pośpiesz się. Und jetzt sehen wir, dass Lot tatsächlich ein Gerechter gewesen sein muss. I tak rzeczywiście widzimy, że Lot rzeczywiście musiał być człowiekiem sprawiedliwym. Ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Gdyż czytamy dalej w tym 22 wierszu, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Gott sagt, ich kann das Gericht nicht ausüben, solange du noch dort bist. Tak, Bóg nie może wykonać tego sądu, dopóki ty tam dalej będziesz w tym miejscu. Und so wird auch Gott kein Gericht über die ganze Erde ausführen können. I tak też Bóg nie będzie mógł dokonać sądu nad całą ziemią. Solange noch die Gläubigen hier auf dieser Erde sind. Dopóki na tej ziemi jeszcze będą przebywali ludzie wierzący. Und dieser Vers gibt uns die Sicherheit, dass Gott wirklich retten wird und retten kann. I ten wiersz daje nam tą pewność tego, że Bóg chce ratować i że jest w stanie wyratować. Man muss doch mal diesen Ausdruck hier in seinem Herzen zergehen lassen. Rzeczywiście te wyrażenia musimy sobie głęboko zapisać w naszych sercach. Ich kann nichts tun. Ja nie mogę niczego uczynić. Das sind Worte Gottes. To przecież słowa Boże. Das zeigt uns seine Liebe zu den Gläubigen. A one wskazują również na jego miłość do ludzi wierzących. Und das zeigt uns, dass unsere Errettung absolut sicher ist. I te słowa wskazują na to, że nasze zbawienie jest absolutnie pewne. Die Gläubigen werden nie durch die große Drangsalzeit gehen müssen. I ludzie wierzący nie będą przechodzili przez ten wielki czas ucisków na tej ziemi. Ich meine die der Gnadenzeit, sie werden vorher entrückt. Mam na myśli te, które nastaną po okresie czasu łaski, gdyż będą wcześniej zabrani z tej ziemi. Und auch seinen gläubigen Überrest wird er einmal aus der Drangsalzeit herausretten. A nawet wierząca jego resztka z ludu izraelskiego przed tym nastaniem tego strasznego ucisku będzie z wnętrza tego ucisku wyratowana. Das ist absolut sicher. I to jest absolutnie pewną sprawą. Es kommt die nächste Zeitspanne. I rozpoczyna się następny okres życia. Vers 23. 23 wiersz. Die Sonne ging auf.
I słońce wzeszło nad ziemią. Ähnlich ist bei Jakob gelesen, nach der Morgenröte heißt es bei Jakob sogar, ihm ging die Sonne auf. Dokładnie tak jak żeśmy czytali w przypadku Jakuba, tam jest napisane takie słowo, a słońce wzeszło dla niego. Denn Jakob hat sich durch diesen Kampf mit Gott von Gott formen lassen. Dlatego, że Jakub w tej walce z Bogiem dał się uformować przez Boga. Und deswegen konnte Gott dort sagen, Kapitel 32, ihm persönlich ging die Sonne auf. I to dlatego Bóg mógł powiedzieć w tym rozdziale 32, że to dla Jakuba wzeszło słońce. Natürlich ging sie auch buchstäblich auf. Naturalnie również i słońce w rzeczywistości wzeszło nad ziemią. Aber diese Stelle zeigt uns eben wieder, wenn so etwas in der Bibel geschrieben ist. Ale to miejsce nam dobitnie pokazuje, że jeżeli w ten sposób jest napisane w Biblii, dann sagt Gott uns nicht nur die Sonne geht jetzt auf. To Bóg nam nie mówi, słońce wzeszło. Als eine geschichtliche Tatsache. Jako tylko taki, jako taka wzmianka historyczna. Sondern eine Sprache mit einer geistlichen Bedeutung. Nie, ale te słowa mają bardzo wielkie duchowe znaczenie. Hier ging die Sonne auf, als Lot in Zoar ankam. Tutaj słońce wzeszło nad ziemią, gdy Lot wszedł do Zoaru. Auf das Wörtchen ihm musste Gott hier verzichten. Niestety Bóg musiał tutaj zrezygnować z tego słówka wzeszło nad nim albo dla niego. Denn Lot hatte nichts gelernt. Dlatego, że w całym tym zdarzeniu Lot niczego się nie nauczył. Er ging von einer Stadt in die andere. On przeszedł z jednego miasta do drugiego miasta. Egal, ob sie kleiner war als die erste. Nieważne, czy one było mniejsze od tego, z którego wyszedł. Aber es ist noch eine ernste Sprache. Ale jest jeszcze inna, poważna mowa do nas. Es war ein Morgen wie jeder Morgen. Był to poranek, jak każdy inny poranek. Sah man irgendetwas von einem drohenden Gericht? Czy coś można było zobaczyć z tego grożącego sądu? Nein. Nie. Es kam urplötzlich. Dlatego, że ten sąd spadł na te miasta nagle. Urplötzlich regnete es Schwefel und Feuer vom Himmel. I tu czytamy, wtedy nagle spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Es kam kein sichtbares Zeichen des Gerichts vorher. Żadnego widocznego zwiastuna tej katastrofy nie było wcześniej. Es kam urplötzlich. Nagle się to stało. Es war für alle zu spät, die sich in diesen Städten aufhielten. I dla wszystkich, którzy w tych miastach przebywali, było już za późno. Und so wird es auch einmal in der Zukunft sein. I tak też kiedyś będzie w przyszłości dla tych ludzi. Wenn das Gericht Gottes plötzlich über diese Erde kommen wird. Gdy sąd Boży nagle się wykona nad tą ziemią. Matthäus beschreibt das. Ewangelia Mateusza to opisuje. Die einen sind gerade beim Arbeiten, die anderen sind gerade beim Schlafen. Jedni będą znajdowali się akurat w pracy, inni będą akurat spali. Egal, es kommt schlagartig. Nieważne, wszystko to będzie się działo nagle. Ich muss noch einmal meine Warnung von eben wiederholen. I jeszcze raz muszę moje ostrzeżenie poprzednio wymienione wspomnieć. Wenn jemand hier ist, der noch kein Eigentum von Jesus Christus ist. Jeżeli na tej sali jest ktoś taki, który nie jest własnością Pana Jezusa. Eile. Pośpiesz się. Denn du weißt nicht, wann das Gericht Gottes kommen wird. Bo ty nie wiesz, kiedy może się rozpocząć sąd Boży. Wenn es kommt, ist es für ewig zu spät. Jeżeli się rozpocznie, to dla ciebie będzie na wieki za późno. Und auch wenn die Gläubigen von dieser Erde entrückt sind. I wtedy, gdy wierzący będą już pochwyceni i zabrani z tej ziemi. Und niemand weiß, wann das sein wird. Und niemand weiß, wann das sein wird. A nikt przecież tego nie wie, kiedy to się stanie. Es kann heute noch passieren. A może to się stać nawet dzisiaj. Und wer dann nicht ernst gemacht hat mit der Gnade Gottes. I kto nie potraktował poważnie łaski Bożej. Für den ist es für ewig zu spät. Dla tego człowieka będzie już na wieki za późno. Wir haben hier noch drei wichtige Punkte in diesen Versen 23 bis 26. I jeszcze mamy następne trzy ważne punkty zawarte w tych wierszach od 23 do 26. Ich muss sie erwähnen, auch wenn wir kaum noch Zeit haben. Muszę je wspomnieć, zanim nam zabraknie czasu. Das eine ist die Rede von dem Schwefel und von dem Feuer.
Pierwsze to dotyczy właśnie tego opisu, który dotyczy tego ognia i siarki. Gott weist hier hin auf Gericht. Bóg wskazuje tutaj na swój sąd. Aber vielleicht auf zwei verschiedene Arten von Gericht. Ale może Bóg wskazuje na dwa różne rodzaje sądu. Einmal von dem Gericht über alle ungläubigen Menschen. Może raz wskazuje na sąd nad wszystkimi niewierzącymi ludźmi. Und dass das Urteil Gottes dann sehr hart ist. I że ten wyrok Boży będzie bardzo surowy. Gott wird dann sagen müssen, ich kenne euch nicht. A Bóg będzie musiał do nich powiedzieć, nie znam was. Und ihr Platz wird dann der Feuer und der Schwefelsee sein. A miejscem ich będzie miejsce, jezioro ognia i siarki. Wovon die Offenbarung spricht? O czym dokładnie mówi Księga Objawienia? Eigentlich ein Ort, der für den Teufel bereitet worden ist. A w zasadzie jest to miejsce, które było zgotowane dla diabła i aniołów jego. Aber leider werden auch Menschen dort sein. Ale niestety będą i w tym miejscu przebywali ludzie. Alles Freiwillige. A będą to wszyscy, którzy tam weszli dobrowolnie. Die sich freiwillig nicht für Gott entschieden haben. Którzy nie podjęli dobrowolnej decyzji, aby zwrócić się do Boga. Gott zwingt niemanden zu einer Entscheidung. A Bóg nikogo nie zmusza do podjęcia decyzji. Jeder Mensch ist frei, sich zu entscheiden. Każdy człowiek ma swoją własną wolę, aby podjąć decyzję. Neutralität gibt es nicht. A nie ma czegoś takiego jak neutralność. Und wer sich nicht für Gott entschieden hat, hat sich gegen Gott entschieden. A kto nie zdecydował się pójść za Bogiem, to ten zdecydował się przeciwko Bogu. Vielleicht denkt man, was für eine schreckliche Botschaft. Może ktoś pomyśli, och, jakie to przerażające poselstwo. Warum redet der nicht über die Liebe Gottes? Dlaczego ten człowiek nie mówi o miłości Bożej? Natürlich gibt es Zeitpunkte, über die Liebe Gottes zu reden. Naturalnie są i takie okresy czasu, w których mówi się o miłości Bożej. Aber wir müssen auch über den heiligen Gott sprechen. Ale my musimy mówić również i o świętości Bożej. Und dass dieser heilige Gott auch schon mal Gericht üben muss. I że ten święty Bóg musi kiedyś wykonać sąd. Gott hat keine Freude daran zu richten. A Bóg nie ma w tym żadnej radości, aby kogokolwiek sądzić. Auch hier nicht. Nawet i w tym miejscu. Und wir haben einen sehr wichtigen Vers dazu in Jesaja. I mamy co do tego bardzo ważny wiersz zapisany w księdze proroka Izajasza. Jesaja 28, vers 21. W rozdziale 28, wiersz 21. Denn der Herr wird sich aufmachen wie beim Berg Perazim, wie im Tal bei Gibeon, wird er zürnen, um sein Werk zu tun. Befremdend ist sein Werk. Und um seine Arbeit zu verrichten, außergewöhnlich ist seine Arbeit. Izajasza 28, rozdział 21 wiersz. Pan bowiem powstanie jak na górze Perazim, jak w dolinie Gibeon się uniesie, tu trzeba dodać w gniewie, aby dokonać swojego dzieła. Niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę. Dziwna ta jego praca. Niesamowita, można powiedzieć. Es geht hier um die Arbeit des Gerichts. Tu chodzi o tą pracę wykonywaną w sądzie. Aber achte, wie Gott es hier beschreibt. Ale zwróć na to uwagę, jak Bóg to opisuje. Befremdend ist sein Werk. Obce jest dla niego wykonywanie takiego dzieła. Und dann heißt es, fremdartig ist seine Arbeit. A dalej jest napisane, że to obca jest dla niego praca, którą musi wykonać. Niestety w polskim tłumaczeniu to tak nie jest oddane. Gott ist ein Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden. Bóg jest Bogiem Zbawicielem, który chce wszystkich ludzi zbawić. Gericht ist etwas Fremdartiges für Gott. A wykonywanie sądu to rzecz całkowicie obca dla Boga. Aber Gott muss richten, wenn man die Gnade seines Sohnes mit Füßen tritt. Ale Bóg musi sądzić, jeżeli depcze się nogami łaskę jego syna. Aber das Feuer ist hier noch ein Bild. Ale ten ogień jest jeszcze jednej rzeczy obrazem. Dass auch Gläubige einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden. Że również i ludzie wierzący kiedyś staną przed tą sędziowską stolicą Bożą. Und dann werden sie auch durch dieses Feuer des Gerichts gehen.
I oni będą przechodzili przez ten ogień sądu. Aber sie selbst werden gerettet werden. Ale oni sami, jako oni będą wyrwani, uratowani. Aber alle ihre Werke ohne Gott werden verbrennen. Ale wszystkie ich dzieła wykonywane w ich życiu bez Boga będą musiały być spalone. Eine stehen vielleicht am Ende da wie Lot. Niektórzy będą mogli, będą może się znajdowali na samym końcu, tak jak Lot. Kein einziges gutes Werk, was sie mitgenommen haben. Ani jednego dobrego dzieła, które by mogli zabrać ze sobą. Aber ihre Seele ist am Leben geblieben. Ale ich dusza pozostanie przy życiu. Das gibt uns Gläubige auch die Ermahnung. To ostrzeżenie dotyczy również nas, ludzi wierzących. Das zu tun, woran Gott Freude hat. Aby wykonywać w życiu to, w czym Bóg znajduje swoje upodobanie i radość. Denn alles, was wir im eigenen Willen tun, wird in diesem Feuer einmal verbrennen. Bo wszystko to, co my ze samowoli wykonamy, w tym sądzie kiedyś ognia Bożego będzie musiało spłonąć. Aber eben nicht der Gläubige. Ale nie spłonie wierzący. Er ist für ewig errettet. On jest już na całą wieczność zbawiony. Er besitzt diese ewige Sicherheit. I on posiada te wieczne zapewnienie. Wir haben ein schönes Beispiel davon bei dem Dornbusch bei Mose. My mamy piękny przykład tego krzaka, który palił się na pustyni, gdy Mojżesz tam przebywał. Der Dornbusch ist ein Bild von uns Christen. Ten krzak ciernisty jest właśnie obrazem nas, chrześcijan. Er brannte, aber verbrannte nicht. On palił się, ale nie spalił się. So wird es einmal auch bei uns sein. Tak też i kiedyś będzie wyglądała sprawa z nami. Alles, was im Eigenwillen geschah, wird verbrennen. Wszystko, co w naszym życiu będzie wykonane z samowoli naszej, będzie musiało być spalone. Man selbst aber nicht. Ale sami nie będziemy spaleni. Unendliche Gnade Gottes. Nieskończenie wielka łaska Boża. Wir haben noch eine dritte Stelle, die von dem Feuer spricht. Mamy jeszcze trzecie miejsce, które mówi und da geht es o tym ogniu. Da geht es die persönlichen Lebensumstände. I tu chodzi o te osobiste okoliczności naszego życia. Jesaja 43. Czytamy o tym w Izajasza 43 rozdział. Vers 2 am Ende. Drugi wiersz pod koniec. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Izajasza 43, drugi wiersz pod koniec. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Wir können das einmal auch auf den Richterstuhl beziehen. Możemy to również zastosować do opisu tej sędziowskiej stolicy Chrystusowej w stosunku do nas. Aber wir können das auch auf die täglichen Prüfungen in unserem täglichen Leben beziehen. Ale możemy to zastosować do naszych codziennych doświadczeń, gdy przechodzimy doświadczenia w szkole Bożej. Wo die Gläubigen manchmal schwere Wege gehen müssen. Bo czasami ludzie wierzący muszą przechodzić w tym życiu przez bardzo trudne drogi. Wo Lebensprüfungen da sind. Gdy te doświadczenia zagrożenia nawet ich życia są obecne. A wo wir die herrliche Verheißung haben. Ale którzy mogą właśnie odebrać tą wspaniałą obietnicę. Vers 1, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. I tak jak czytamy w wierszu pierwszym, ja pod koniec tego wiersza nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Und Vers 5, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. I wiersz 5, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Und ein Beispiel noch dazu, die drei Freunde bei Daniel im Feuerofen. Jeszcze przykład do tego mogę podać, gdy oglądamy trzech przyjaciół Daniela, którzy znaleźli się w tym piecu ognistym. Die durch diese Prüfung gehen mussten. Którzy musieli przejść przez tego rodzaju doświadczenie. Aber sie waren nicht allein in dieser Prüfung. Ale co się okazało, oni w tej próbie nie byli samotnymi. Wenn diesen Ofen blickte. Bo gdy król spojrzał do wnętrza tego pieca, sah eben noch eine vierte Person, nagle dostrzegł tam czwartą osobę. Eben das, was Jesaja 43, Vers 5 sagt, ich bin mit dir. Dokładnie tak samo jak ten piąty wiersz Izajasza 43 rozdziału mówi, gdyż ja jestem z tobą. Und als diese Prüfung vorbei war, a gdy to ta próba już się skończyła, da war der Geruch des Feuers nicht an ihnen.
To nawet czytamy o tym, że nawet też i zapach tego ognia nie przywarł do odzienia ich. Was für ein Wunder. Jak wielki to był cud. Was für eine Gnade Gottes. I jakaż wielka łaska Boża. Wir haben noch zwei Punkte, die wir besprechen müssen. Mamy jeszcze dwa punkty, które musimy omówić. Der interessante Vers 24. Ten interesujący wiersz z 19 rozdziału 24. Ich lese nur ein paar Worte davon. Kilka słów tylko co do tego przeczytam. Der Herr ließ Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Wtedy Pan spuścił z nieba ogień, sam Pan z nieba. Seltsam, oder? Szczególna rzecz, nieprawdaż? Der Herr ließ von dem Herrn im Himmel Feuer und Schwefel auf diese Erde regnen. Pan spuścił z nieba ogień i siarkę na ziemię. Ein herrlicher Hinweis, dass wir wenigstens zwei Personen der Gottheit haben. To jest wspaniała wskazówka na to, że mamy co najmniej tutaj wymienionych dwie osoby boskie. Da ist der Herr. Tam widzimy Pana, der von dem Herrn im Himmel, który od Pana z nieba. Znowu niestety w polskim to nie widzimy tak dokładnie. Albo przed Panem. Ein Hinweis darauf auf Jesus Christus und Gott den Vater. A to jest wyraźna wskazówka na Jezusa Chrystusa i na Boga Ojca. Wir haben so etwas schon in 1. Mose 1, Vers 1. Coś takiego oglądamy również i w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu. Im Anfang schuf Gott. Tam czytamy, na początku stworzył Bóg. Und im Hebräischen steht das Wort Gott in der Mehrzahl. A w oryginale hebrajskim jest napisane to słowo Bóg w liczbie mnogiej. Und das Wort schaffen in der Einzahl. A słowo stworzył w liczbie pojedynczej. Wir merken, da sind mehrere Personen der Gottheit. I w tym zauważamy, że istnieje więcej osób bóstwa. Und vielleicht dazu noch ein Gedanke aus dem ersten Korintherbrief. I może do tego jeszcze jedna myśl z pierwszego listu do Koryntian. Wenn ich das jetzt finde. Ah ja, 1. Korinther 8, Vers. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział. Vers 6. Szósty wiersz. So ist doch für uns ein Gott der Vater, von dem alle Dinge sind. Czytamy tutaj, wszakże jest dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko. Und ein Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje. Wir merken den Unterschied. Czy zauważamy tutaj tą różnicę? Da ist der Gott und Vater, von dem alles ist. Jest Bóg Ojciec, z którego wszystko pochodzi. Er ist der Ursprung aller Dinge. On jest tym źródłem powstania wszystkich rzeczy. Vielleicht menschlich gesprochen, der die Idee hatte. Tak po ludzku mówiąc, zrozumiałym językiem, to jest ten, który miał pomysł na to. Und da ist sein Sohn Jesus Christus. A dalej oglądamy Jego Syna Jezusa Chrystusa. Durch den alle Dinge sind. Przez którego wszystko istnieje. Das ist das, was 1. Mose 1, Vers 1 sagt. To jest właśnie to, co 1. Mojżeszowa 1:1 nam mówi. Gott in der Mehrzahl. Tam jest wymieniony Bóg w liczbie mnogiej. Schaffen in der Einzahl. A stworzył w liczbie pojedynczej. Und das ist hier Vers 24. I to oglądamy również i tutaj w 1. Mojżeszowej 19. rozdziału, wierszu 24. Und der Herr ließ von dem Herrn aus dem Himmel Feuer und Schwefel regnen. Dokładnie tam czytamy, Pan sprawił, że od Pana z nieba spadł ogień i siarka na ziemię. Man merke, in diesen dunklen Kapiteln haben wir immer noch Hinweise auf die Herrlichkeit und Größe Gottes. I tak możemy zauważyć, że w zasadzie w tym ciemnym tle tego rozdziału możemy zobaczyć te wspaniałe wskazówki na Boga i Jego Syna w niebie. Es leuchtet hier regelrecht heraus. Można powiedzieć, to wszystko tutaj tak świeci jasnym światłem z tego ciemnego tła. Aber wir haben noch eine Warnung. Ale w tym zawarte jest jeszcze dla nas ostrzeżenie. Die Frau von Lot war ungläubig. Ta żona Lota była niewierząca. Sie wurde zu einer Salzsäule. I została przemieniona w słup soli. Warum Salzsäule?
Dlaczego słup soli? Warum nicht nur zu einer Säule? Dlaczego nie została przemieniona tylko w słup? Ich kann jetzt die Stellen nicht mehr aufschlagen aus Zeitgründen. Nie jestem w stanie teraz otwierać wszystkich tych miejsc z powodu braku czasu. Aber es lohnt sich mal zu suchen nach Salzbund. Ale opłaca się, abyśmy w domu poszukali na temat przymierza soli. Und da erfahren wir, dass er oft auch als ewiger Bund bezeichnet wird. I doświadczymy tego, że tam będzie opisany jako ten wieczne przymierze. Das heißt, das Salz spricht von Beständigkeit. Obrazowo sól wskazuje na coś, co jest trwałe. Von Dauerhaftigkeit. Coś, co długo trwa. Von Ewigkeit. Coś, co jest od wieczności. Es spricht an anderen Stellen auch von geistlicher Kraft, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Na innych miejscach wskazuje również na duchową siłę, ale to w tym miejscu nie jest tematem naszym. Jetzt gehen wir noch einmal nach Lukas 17. Ale przejdźmy co najmniej do Łukasza 17 rozdziału. Und da wird darauf Bezug genommen. I tam jest do tego nawiązane. Vers 32. 32 wiersz Łukasza 17:32. Erinnert euch an Lots Frau. Wspomnijcie na żonę Lota. Wer irgend sein Leben zu retten versucht, wird es verlieren. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci je. Wenn jemand keine Entscheidung für Gott treffen möchte, kto nie chce podjąć decyzji w swoim życiu dla Boga, dann wird er das ewige Leben nicht besitzen. Ten nie będzie posiadał życia wiecznego. Und wenn er gestorben ist, i gdy umrze, ist seine Entscheidung nicht mehr korrigierbar. To wtedy decyzja jego życia już nie jest do odmienienia. Gedenke an Lots Frau. Wspomnijcie żonę Lota. Es ist eine Frage mit Ewigkeitswert, meine Entscheidung auf dieser Erde. To właśnie chodzi o to, że nasze decyzje podjęte na ziemi mają wartość sięgającą na wieczność. Nach meinem Tod kann ich diese Entscheidung nicht mehr korrigieren. Po mojej śmierci nie mogę tych decyzji już skorygować. Sie wurde zu einer Salzsäule als ein ewiges Mahnmal, was passiert, wenn man sich nicht für Gott entscheidet. Stała się tym słupem solnym jako te świadectwo tego, że na całą wieczność nie możemy już odmienić decyzji, jakie żeśmy podjęli za czasów życia na tej ziemi. Ich möchte noch kurz etwas sagen zu den Versen 27 bis 29. Jeszcze krótko chcę powiedzieć na temat wierszy od 27 do 29. Oder sagen wir zuerst zu 30 bis 38. A potem dopiero od 30 do 39. Lot verlässt anschließend die Stadt Zoar wieder. Czytamy o tym, że Lot później opuścił to miasto Zoar. Und zwar weil er Angst dort hat. Dlatego, że obawiał się tam przebywać. Er geht ins Gebirge. I poszedł w góry. Und er wohnt in einer Höhle. I zamieszkał w jaskini. Und wieder war der Beweggrund nicht ein Auftrag durch Gott. I znowu pobudką jego działania nie było zlecenie ze strony Bożej, sondern Eigenwille. Ale znowu oglądamy tutaj samowolę. Und alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, sagt das Neue Testament ganz klar. A bardzo jasno Nowy Testament mówi, że co nie pochodzi z wiary, to jest grzechem. Und seine Töchter haben den Geist Sodoms mitgenommen. A córki jego zabrały tego ducha Sodomy razem ze sobą. Denn es kommt danach die schreckliche Sünde. Dlatego, że później następuje ten okropny grzech. Sie waren nur zu dritt in dieser Höhle, kein anderer Mann in der Nähe. Tylko w trójkę przebywali w tej jaskini, nie było w pobliżu żadnego innego mężczyzny. Und sie hatten Angst, dass sie keine Nachkommen mehr bekommen würden. I one obawiały się, że nie będą miały potomstwa. Und darum gingen sie zu ihrem Vater ein. I dlatego one postanowiły wejść na łoże swojego ojca. Und sowohl die Erstgeborene wie auch die Jüngere bekamen Kinder von ihrem eigenen Vater. I zarówno ta pierworodna, jak też i druga poczęły i narodziło się dziecko, które było poczęte przez ich własnego ojca. Wieder eine schreckliche Sünde in den Augen Gottes. Znowu oglądamy przerażający grzech w oczach Bożych. Es war der Geist Sodom, der sich dort jetzt niedersetzte.
To był ten duch Sodomy, który i w tym miejscu tej jaskini tam się osiedlił. Und es kann sogar sein, dass auch Lot noch etwas mitgenommen hatte aus Sodom. A może i było tak, że Lot zabrał ze sobą coś z tego ducha Sodomy. Nämlich der Alkohol. Mianowicie też i alkohol. Und wahrscheinlich trank er relativ gerne und oft. I prawdopodobnie on chętnie i często popijał go. Denn sonst hätte man ihm nicht, wie es Vers 32 sagt, ihm Wein zu trinken gegeben, dass er so betrunken ist, dass er nichts mehr merkte. I, bo inaczej może by te córki nie wpadły na taki pomysł, aby upić swojego ojca tak, aby on nie wiedział, co czyni. Die Söhne, die daraus hervorkamen, waren Moab bei der Erstgeborenen. A synowie, którzy się narodzili, to był Moab u tej starszej, pierworodnej. Und Ammon bei der Jüngeren. A Ammon w przypadku tej młodszej. Es waren mit die größten Feinde des Volkes Israel. A oni stali się założycielami narodów, które stały się największymi nieprzyjaciółmi ludu izraelskiego. Und Gott spricht später über sie in Jesaja und Jeremia das Gericht aus. A Bóg w późniejszych czasach w księdze Izajasza i Jeremiasza wypowiedział straszny sąd nad tymi narodami. Obwohl auch da noch Gnade manchmal zwischendurch durchschimmert. Pomimo tego, że czasami jeszcze właśnie łaska tak prześwitywała z tego ciemnego tła. Doch nach dieser Sünde, ab Vers 38, doch nach Vers 38 liest man nichts mehr von Lot. A jednak po tym wierszu 38 nie czytamy już nic ani jednego słowa o Locie. Gott macht das öfter. Bóg tak często czyni. Er erwähnt eine solche Person nicht mehr. Bóg bardzo często po pewnym zdarzeniu nie wspomina więcej ani razu w słowie swoim o danej osobie. Auch ein Zeichen des Gerichts. To też jest objaw czy cecha wykonanego sądu. Gott macht das so, als wäre diese Person nicht mehr da. Bóg to tak pokazuje, jak gdyby ta osoba już więcej dla niego nie istniała. Weil er einfach kein Wohlgefallen an diesem Christen hat. Dlatego, że Bóg nie ma po prostu upodobania w tego rodzaju chrześcijaninie, który tak postępuje. Du hast das auch nach Noah. Du hast das auch bei Noah. Dieses, dass man nicht mehr erwähnt wird nach einer Sünde, finden wir auch bei Noah. To, że nie wspominane jest o kimś po dokonaniu jakiegoś grzechu, oglądamy również też i w przypadku Noego. Nachdem Noah betrunken ist und seinem jüngsten Sohn seine Blöße zeigt. Po tym, gdy Noe się upił, a jego najmłodszy syn oglądał jego nagość. Sagt Gott am Ende dieses Kapitels. Bóg powiedział na koniec tego rozdziału. Und Noah lebte noch 350 Jahre nach der Flut. Że Noe żył jeszcze 350 lat po potopie. Aber du liest nichts mehr von Noah. Ale nic więcej na temat szczegółów życia Noego nie czytamy. Nichts mehr über die 348 Jahre seines Lebens nach der Sünde. Nic więcej nie czytamy o tych 380 latach po tym grzechu. Gott erwähnt diesen Gläubigen nicht mehr. Bóg po prostu nie wspomina tego wierzącego człowieka. Eine ernste Sprache. Jest to bardzo poważna mowa do nas. Kommen wir noch ganz kurz auf den Lichtblick Abraham zu sprechen. Ale teraz krótko spójrzmy na osobę Abrahama. In Vers 27 macht Abraham sich am nächsten Morgen früh auf. Czytamy w 27 wierszu, że Abraham wstawszy następnego poranku wcześnie rano. Und wieder haben wir einen Zeitabschnitt. Znowu mamy tu pewien okres czasu przed sobą. Und zwar an den Ort, wo er vorher die Fürbitte gehalten hat. A mianowicie tutaj oglądamy to miejsce, w którym on zanosił modlitwy przyczynne za tym okręgiem. Und dann blickt er nach Sodom und Gomorra. I spojrzał w kierunku tego okręgu Sodomy i Gomory. Was sieht Abraham? I co Abraham zobaczył? Rauch stieg auf. Wstępował dym z ziemi. Wie der Rauch eines Schmelzofens. Jak dym z pieca roztapiającego metal. Wieder haben wir das Zeichen von Gottes Gericht. Znowu tutaj oglądamy znak boskiego sądu. Was sieht Abraham nicht? Czego Abraham nie widzi?
Abraham sieht nicht, dass Lot, dass Gott Lot gerettet hat. Abraham nie widzi tego, że Bóg uratował Lota. Du, und das ist eine ganz, ganz wichtige Belehrung am Ende für uns. I to właśnie na koniec jest bardzo, bardzo ważne pouczenie dla nas. Da war dieser Abraham, der in Kapitel 18 diese Fürbitte für Lot getan hat. Ten Abraham, który w 18 rozdziale tak wielkie modlitwy przyczynne zanosił za Lota. Sag mal, wie ein Gläubiger, der für einen anderen Gläubigen betet. Czyli obrazem on jest człowieka wierzącego, który modlitwy przyczynne zanosi za innego wierzącego. Und Abraham erfährt am Ende von Kapitel 19 nicht, ob Gott sein Gebet erhört hat oder nicht. A pod koniec 19 rozdziału Abraham niczego się nie dowiaduje, czy Bóg wysłuchał jego modlitwę. Vielleicht hat er es auf dieser Erde nie erfahren. Być może on nigdy na tej ziemi się o tym nie dowiedział. Wir lesen überhaupt nichts davon, dass es noch eine Begegnung gab zwischen Abraham und Lot. Bo nigdzie nie czytamy, że bo później by nastąpiło spotkanie Abrahama z Lotem. Dass Gott dieses Gebet von Abraham erhörte, das sehen wir in Vers 29. Ale to, że Bóg wysłuchał te modlitwy przyczynne Abrahama w stosunku do Lota, to czytamy w wierszu 29. Aber Abraham wusste es nicht. Ale Abraham o tym nie wiedział. Und das ist eben etwas, sag mal, was so typisch aus dem Leben geschnitten ist. I to jest właśnie coś takiego typowego. Można by powiedzieć, jest to wycięte z życia. Wie oft beten wir für bestimmte Personen zu Gott? Jakże często my modlimy się za określonymi osobami do Boga? Und wir erfahren nie, ob Gott unsere Gebete erhört hat oder nicht. I nigdy się może nie dowiemy, czy Bóg wysłuchał nasze modlitwy, czy nie. Es wäre für Gott eine Kleinigkeit gewesen, Abraham hier eine Antwort zu geben. A przecież dla Boga byłoby to drobnostką, aby Abrahamowi dać tutaj odpowiedź. Ich denke, Gott tut das extra nicht. A myślę, że Bóg to specjalnie tak nie uczynił. Damit Abraham in seinem Leben demütig bleibt. Aby Abraham dalej pozostał w swoim życiu człowiekiem pokornym. Wie schnell kann man selbst stolz werden, wenn man merkt, dass Gott eigene Gebete erhört? Bo jakże szybko człowiek może być dumny z tego, że Bóg akurat wysłuchał jego modlitwy. Und so haben wir hier eben noch einmal dieses herrliche Bild von einem Betenden. A tak to mamy dalej pozostawiony do naśladowania obraz człowieka wierzącego, który się modli. Der den Arm Gottes in Bewegung gesetzt hat. A to był człowiek, który rzeczywiście wprawił w ruch ramię Boże. Ohne dass er es je in seinem Leben selbst erfahren hat. A nie wiedział do końca swojego życia prawdopodobnie o tym, czy modlitwa jego była wysłuchana. Ich denke, dass Gott das auch extra so schreibt. Myślę, że Bóg specjalnie to tak zapisał. Nicht nur um Abraham gering zu halten. Nie tylko po to, aby Abraham dalej pozostał pokorny, sondern um uns zu ermutigen, ale po to, aby nas zachęcić, ausdauernd zu beten. Abyśmy wytrwale się dalej modlili.